1930. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go mówiąc: prorokuj, kto jest ten, co się uderzył? I wiele innych bluźnierstw wydawali przeciwko niemu. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i zaprowadzili go do swej Rady Najwyższej, mówiąc: jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś rzekł do nich: choćbym wam powiedział, nie uwierzycie, a choćbym pytał, nie odpowiecie. Odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Wtedy rzekli wszyscy: czyż więc Ty jesteś Synem Bożym? A On rzekł do nich: wy powiadacie, że jestem. Oni zaś rzekli: na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z Jego ust. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go do Piłata. I zaczęli Go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem Królem. I zapytał go Piłat, mówiąc: ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając rzekł mu: to ty mówisz. Pytał zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Oni natomiast obstawali przy tym i mówili: podburza lud, nauczając po całej Judei. I to począwszy od Galilei aż dotąd. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jeruzalemie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się cieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowami, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłanie i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponierewał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatą i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi. Poprzednio bowiem byli sobie wrogami. A Piłat, zawoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich: przeprowadziliście do mnie tego człowieka jako pożegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętym. Zakrzynęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barbasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go! Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył. W nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wymagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który zszedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas.
gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nimi zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, krzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przyłożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Strzydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i poddając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię, aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co znało, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś, przygotowywały w wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywał według przykazania. Amen. W nocy, w czwartek wieczorem, uczeni w piśmie, faryzeusze i władcy narodu razem z żołnierzami przyszli do ogrodu oliwnego, tam gdzie Pan schodził razem z uczniami, aby się modlił. Przyszedł Judasz, aby go złapali, bo on go wydał w ręce ich. Złapanie było czymś łatwym, bo nikt nie przeciwstawił się, oprócz Piotra, który uciął ucho jednemu żołnierzowi, ale Jezus go wyleczył od razu. I od razu poprowadzili do pałacu arcykapłana, aby sądzili go władcy narodu. Tam byli wszyscy zebrani, starsi narodu, kapłanie i władcy ludu. Na drodze i na początku przed żołnierze śmiali się, bili go, jak zasłonili mu twarz, bili go w twarz i śmiali się z niego i mówili: prorokuj, kto cię uderzył? I inne jeszcze rzeczy mówili, bluźnili Chrystusowi. I zaczęły się trud Chrystusa. I tutaj musimy zwrócić uwagę, kochani bracia, co do namowy nakłaniania Chrystusa, który miał całkowitą możliwość, aby rozkazał, bo jest Bogiem, jest Słowem Bożym, mógł rozkazać aniołom, aby uwolnili go. Ale
wydarzeniem jest, że nasz Pan wie, zna swoje posłaństwo, poselstwo, wie, dlaczego znalazł się na ziemi. I dlatego, bo zna swoje poselstwo, jest pewne, że może je wypełnić, bo ufa samego siebie w ręce Boga. Oddał samego siebie temu, który sądzi sprawiedliwie. To, co go interesuje, jest, aby uczynił swoje dzieło i aby je zakończył. Aby uczynił wolę Ojca i aby je wypełnił, dokończył. I jest całkowicie pewne, że uczyni to. I uczyni to, bo Bóg jest z nim. Tam arcykapłanie w starszyźnie ludu zaczęli kłamać i to, co jest i to, co było, bardzo zazwyczaju kłamliwe świadectwa. Ale i nie mogli się zgodzić z tym wszystkimi, co mówili i ktoś powiedział, że może w ciągu 3 dni zburzyć świątynię, może odbudować ją na nowo. Ale to, co powiedział, nie powiedzieli inni. I arcykapłan miał trudną sytuację, aby go skazać. I powiedział mu, ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, powiedz nam. Mógł bardzo łatwo więc, jako człowiek, uciec od tego pytania. Ale nasz Pan, który zna wszystko i zna ich chęć, odpowiedział, że jak ja ci powiem, że ja jestem, ty tak i tak nie uwierzysz. I jak ja cię zapytam, też mi nie odpowiesz. Ale wiem bardzo dobrze, że nie jest możliwe tak czy owak mnie puścić, bo jest zdecydowane w sercu twoim i w twoim życiu, w twoich myślach, abyś mnie skazał na śmierć, abyś mnie wysłał do Piłata. Zatwardzał się arcykapłan i powiedział mu, powiedz mu, ty jesteś Synem Bożym. I powiedział mu, ty mówisz to, i co znaczy, że to jest dokładnie tak, jak ty to mówisz, tak? Jestem. Arcykapłan nie chciał żadnego więcej świadectwa, rozdarł swoje szaty. Jakie jeszcze potrzebujemy świadectwo? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust to świadectwo. Jednak, kochani bracia i siostry, w tym też momencie robią przekroczenie, bo żaden według zakonu Mojżesza nie skazuje, jak tylko poprzez oskarżenie 2 albo 3 świadków. A oni powiedzieli, że zaświadczyli o swoim grzechu. I w taki sposób pobudził się cały lud, zgromadzenie, które było tam, i poprowadzili go do Piłata i zaczęli oskarżać go, mówiąc jedną rzecz. Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem Królem. To jest oskarżenie. Kłamstwo od początku do końca. Nigdy nie mówił, żeby nie płacili podatku cesarzowi. Nigdy nie podburzał lud. Wszystkie te słowa Pana były słowami miłości i słowami zdrowego umysłu i słowa prawdy. Piłat zrozumiał i poznał, że poprzez zazdrość oskarżali go. I starał się 3 razy, aby go uwolnić. Dając go naprzeciwko wobec ich i mówił, że nie znajduje żadnej winy w tym człowieku. I żona Piłata powiedziała, że odejdź od krwi tego sprawiedliwego, bo wiele zdarzyło mi się w nocy poprzez niego. Piłat więc stał naprzeciwko nich pewny. I sądząc
jego powiedział, ty jesteś królem żydowskim. I Pan odpowiedział, ty to mówisz. Jest tak, jak ty to mówisz. I Piłat pomyślał i powiedział, jakie jest jego usprawiedliwienie. I mówi, nie wiesz, że w moich rękach jest, abym cię uwolnił, czy nie, ale Pan wie, że nie jest w niczyich rękach skazanie i ofiara Chrystusa, ale to jest plan i dzieło Boga. I wiele razy ludzie myślą i sądzą, że jak robią coś dobrego, ale i też złego, i jak coś dobrego robimy, że mówimy, że my to robimy, ale kochani bracia i siostry, dobrze jest, jak myślimy przed tymi myślami, że coś zrobiliśmy albo ktoś coś zrobił, pomyślmy lepiej, że nic nie zrobimy, jak tego Bóg nie rozkaże, jak tego Bóg nie zdecyduje. Nie zmienia się i nie uwalnia, nie daje, nie jest dawany. Ale Bóg jest we wszelkiej wolności, którą dał człowiekowi, Bóg może robić swoją wolę i swoje dzieło. I w taki sposób, jak postarał się 3 razy Piłat, aby uwolnił go, nie znajdując żadnej winy wobec Chrystusa, pomyślał on też przebiegle i powiedział, że jestem zobowiązany, aby puścić jednego na święta. Uwolnię Jezusa czy Barnaba, który był skazany za zabójstwo, ale cały lud, który przed 4 dniami wołał, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, teraz woła, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Jak łatwo zmienia się serce człowieka. Jak łatwo zmieniamy miejsce. I dlatego, kochani bracia i siostry, nasz Pan, jak mówili wielu z nich, że wierzymy w Ciebie za Twoje cuda, które czynisz, Słowo mówi, że Jezus nigdy nie ufał im, bo znał wszystkich i nie miał potrzeby, aby świadczył ktoś z ludzi, bo tylko Chrystus wiedział, co jest w człowieku. To, co jest w człowieku, co jest we mnie, prawdą jest, że tylko Chrystus zna. I dlatego człowiekowi Chrystus nie ufa. I dlatego ludziom Chrystus mówi, nie ufajcie człowiekowi. Żaden człowiek nie jest warty słowa. Żaden człowiek nie jest warty ufności. Jak tylko człowiek, w którym mieszka moc i łaska Chrystusowa. Człowiek, który mieszka w Chrystusie i Chrystus w nim. Ale i jeszcze raz, znowuż, w niemocy swojej człowiek nie jest warty w oczach Boga. Ale wszyscy jesteśmy nic nie warci, co znaczy, że nie tylko nie powinniśmy ufać żadnemu człowiekowi, i to jest łatwa rzecz, ale nie powinniśmy też ufać samemu sobie. W ogóle zmienia się serce bardzo łatwo, nasze serce, bo jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze. Dlatego jest zabronione i to jest jedyny zakon w Nowym Testamencie, abyśmy sądzili i abyśmy skazywali ludzi. Zabronione jest. Tak jak oko za oko rozkazał Bóg poprzez Mojżesza dla Izraelitów, poprzez zakon nie dla zła, dla dobra, czyli pozwolone jest karcenie człowieka do momentu, do którego ci zrobił coś źle. Nie wywyższaj tego. Wyciągnęłeś mi jedno oko, ja ci wyciągnę 2 oka. I Bóg przychodzi i daje granice. I kontynuuje jeszcze więcej. Ja jestem tym, który
dam sprawiedliwość. Ty oddaj swój gniew. Człowiek nie jest warty, serce nasze nie jest warte, abyśmy Jemu zaufali. Nigdy niech nas nie przekona i nie przekonujmy się od pragnień serca i od pragnień serca. I dlatego Bóg upewnia nas, bo człowiek Boży ma piękne miejsce, aby stanął i aby wezwał wolę Boga i moc, aby to uczynił, bo jest zapisane, że od Pana jest wola i zabiegi człowieka. Jest bardzo dobrą i jest potrzebną, abyśmy ofiarowali, abyśmy otworzyli nasze serce, wzywając od samego Boga w imieniu Chrystusa i Ducha Świętego, aby wypełniało nasze ciało, naszą duszę i naszego ducha pragnieniem Boga i jednocześnie działaniem Boga. Wtedy człowiek jest i staje się ofiarowanym i jest w obecności Boga. Jak będą przychodziły różne myśli, tak jak ukrzyżuj go i wiele razy dotrze do naszego serca i dużo razy powiemy te słowa. I nie będziemy mówili na pewno o Chrystusie, ale tak jak powiedział nasz Pan, że byłem głodny i nie daliście mi jedzenia, pragnąłem i daliście mi napić i powiedzieli sprawiedliwi, kiedy ci dałem? I powiedział, że jak daliście temu najmniejszemu, to znaczy, żeście mi dali w taki sam sposób, jak człowiek mówi, ukrzyżuj go, skazując i skazując swojego bliźniego i swojego brata, nie robi nic więcej, jak tylko skazuje i sądzi Słowo Boże, Jezusa Chrystusa, Pana naszego i naszego Boga. Dlatego jak bardzo uważający powinniśmy być, jak widzimy naprzeciwko nas, jak ktoś jest sądzony, tak jak Piłat. Wiele oskarżeń przychodziły do uszu jego. I Piłat stał, ale wytrzymałość jego była ograniczona, bo jak powiedzieli mu uczeni w piśmie i faryzeusze, że nie jesteś przyjacielem cesarza, bo chcesz go uwolnić, wtedy Piłat podporządkował się i zdecydował, aby zrobić według woli ich i oddał go na śmierć krzyżową. Jedną cechą, która stała się, jak został sądzony przez Piłata, jest, że zrozumiał, że jest Galilejczykiem i dlatego wysłał go do Heroda, bo on był wtedy władcą tamtego okręgu. I Herod ucieszył się, bo chciał zobaczyć jeden cud, żeby zobaczyć jeden cud. I Pan nie odpowiedział do niego ani jednym słowem, bo człowiek, który oczekuje cud jest ten, z którym Pan się nie interesuje. Nie jest głównym cechem, który wzywamy od Boga cudy, ale jest wieczne życie, jest Królestwo Niebios, jest zbawienie naszej duszy. Nie jest cudostwórcem, jest dobrym Bogiem Chrystus i człowiek, który mówi o Chrystusie, nie obiecuje cudy. Obiecuje wieczne życie, że Chrystus może mu dać. Jest wielkim błędem, aby mówili o Chrystusie, że robi cuda. Nie jest celem Chrystusa cud. Jest wynik miłości i miłosierdzia cud. I cudy, które czyni, są cudami, które pokrywają potrzeby i które zbawiają ludzi. Cud, że jak zmienił wodę w wino, do cudu, jak wzbudził z martwych Łazarza, który umarł. Co czyni Chrystus? Jest, aby był wychwalony Jego Ojciec i aby zaprosił ludzi i aby pomógł
ludziom, aby uwierzyli i aby dotarli do wiecznego życia. Jak chrzci Chrystus z Duchem Świętym, nie jest, abyśmy mówili pięknymi językami, ale abyśmy wychwalali językami w tajemniczy sposób Ojca Niebieskiego w imieniu Chrystusa i Ducha Świętego. Jak Bóg ulecza, nie ulecza dla reklamy, ulecza, bo kocha chorego. Jak Bóg, jak Chrystus otwiera oczy ślepych, nie robi tego, aby powiedzieli, zobacz, co On może zrobić, ale robi to, aby, bo smuci się, miłuje się nad ślepym, który nie widzi. Jak rozkazał morzu, aby się uspokoił i wiatru, aby się uspokoił, nie uczynił tego, aby pokazał, że może, ale zrobił to, aby uwolnić od strachu, śmierci i utonięcia uczniów Jego. I jak zapraszamy i wołamy imię Chrystusa, nie wołamy, abyśmy stworzyli zachwycenie ani dla samych siebie, ani dla innych, ale wzywamy imię Chrystusa dla zbawienia, o pomoc. Zbaw nas, Panie! Kto wezwie imię Chrystusa, będzie zbawiony. Nie będzie wzbogacony, nie będzie wychwalony. Nie będzie mu się dobrze działo. Będzie zbawiony. Błogosławieństwo Boże dla ludzi Nowego Testamentu są duchowne, niebieskie, poprzez Jezusa Chrystusa. Jak wołamy, wzywamy imię Chrystusa, jest, aby zostało zapisane nasze imię w Księdze Żywota i aby pozostało zapisane. Ale niestety serce ludzkie i diabeł, który oszukuje cały świat, pokazują, tak jak Herod oczekiwał jednego człowieka, który robi cudy. Nie jest cudotwórcą, jest dobrym Bogiem, jest miłosiernym, cierpliwym, łaskawym, kocha grzesznika, przebacza grzesznikowi, pomaga niemocnemu. Przyszedł, aby dać pocieszenie biednemu, choremu, aby dać uleczenie, ślepemu, aby dał jego światło, temu, który nie ma moc, aby dał moc. Przyszedł, aby pomógł człowiekowi i aby go zbawił. I jest bardzo ważne, aby każdy z nas osobna wiedział, kim jest Pan, którego wzywamy, kim jest Bóg, którego wychwalamy i uwielbiamy. Ten więc, który robił tyle cudów, który ma władzę, aby rozkazał aniołom, ten jest prowadzony teraz na Golgotę, aby go ukrzyżowali razem z dwoma złodziejami. Jednego wieczoru założyli mu krzyż, bili go, śmiali się z niego, pluli go, chłostali go, a on nie odzywał się i oddał samego siebie temu, który sądził sprawiedliwie. I o 6 rano włożyli mu krzyż, aby poprowadzili go na Golgotę. W całkowitej niemocy nie mógł go nieść. I zatrzymali Szymona Cyrenejczyka, jednego Libejczyka, włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. I jak wchodził, liczna rzesza ludu i niewiasty biadały i płakały nad nim, mówiąc, i wielu z nich uleczył, wielu z nich pomógł im, ich dzieci, ich rodziny, wiele cudy uczynił między nimi. I płakali, i biadały, bo prowadzony był na Golgotę, aby go ukrzyżowali. Pan jednak powiedział, córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne
i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Jak przyjdzie wyznaczona chwila, gdzie będzie zniszczona Jeruzalem. I tak jak zaprorokował i powiedział, jak zobaczycie otoczone Jeruzalem przez wojska, wtedy wiedzcie, że przyszedł czas sądu i trudu dla Jeruzalem. I wykonał i dokonał tego, powiedział, że wszystko to się stanie w tym pokoleniu. I rzeczywiście stało się to, i to stało się w 32 po Chrystusie. I stała się katastrofa poprzez Rzymian w 70 po Chrystusie, po 40 latach. Jednak powinna ofiara się wypełnić. Powinna dotrzeć do końca. Dotarli do Golgoty. Tam ukrzyżowali go, przebijając jego ręce i jego nogi. Na krzyżu napisali po grecku, po rzymsku i po hebrajsku, że ten jest królem Żydów. I jak przebijali jego ręce i nogi gwoździami, całe niebo i Ojciec Bóg odwrócił się od niego, aby stało się rzeczywiście barankiem Boży, tym, który odpuszcza grzechy świata. Ochotnie oddał samego siebie Chrystus, aby ukrzyżował się, aby wylała się jego krew jako zapłata za grzechy wszystkich ludzi. I te pierwsze słowa jego: Ojcze, odpuść im. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I między niego ukrzyżowali tam dwóch złoczyńców. Jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. Później żołnierze zaczęli rzucać losy w przydzieleniu jego szatami. I ta szata była bardzo drogocenna. I szkoda im było, aby wyrzucić tą szatę. Zdecydowali, aby rzucić losy. Aby wypełniło się znowu Słowo Boże, że za moje szaty rzucali losy. Jest czymś cudownym, jak wypełnia się Słowo Boże. I trochę tam dalej, jak rozdzielili szaty jego i rzucili losy, stał lud i przyglądał się. I Matka Chrystusa, i braci Matki Jego, i Maria Magdaleni, i Maria, a Jezus, wisząc na krzyżu, zobaczył swojego Jana, ucznia, którego kochał, i najmniejszego wieku. I zwrócił się do swojej matki, do najukochanej osoby jako syn człowieczy. Kobieto, to jest twój syn. I później mówi do ucznia, to jest twoja matka. I od tamtego dnia mówią pisma, że uczeń wziął matkę Pana do swojego domu. I teraz tutaj pytanie poważne. Dlaczego oddał swoją matkę dla Jana, a nie swoim synom i swoim dzieciom według ciała? Kochani bracia, rodzinom z krwi. I jakakolwiek rodzina dla Chrystusa nie ma nic wspólnego z życiem w Chrystusie. I to, co chce Bóg dzisiaj od nas, aby nie ma żadnej mocy rodzina w Kościele Chrystusowym. Odwrotnie, jest niebezpieczeństwo względu na osobę. W rodzinie, w Kościele Chrystusowym wszyscy jesteśmy braćmi.
I tutaj zaczyna się i kończy się związek z Chrystusem i z naszymi braćmi. I człowiek, który nie może tego zrozumieć, znajdzie się wiele razy w sytuacjach bez wyjścia. Bo w Chrystusie Jezusie uczuć ludzkich są złe. Uczucie ludzkie są złe, jak działają w sercu człowieka chrześcijanina. Chrześcijan nie chodzi według uczuć i pragnień swojego serca. Chrześcijanin powinien chodzić w woli Bożej poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Żyje według Ducha i idzie według Ducha. To jest moja matka i moi bracia, ci, którzy słuchają moich słów i je wykonują. I dlatego jakiekolwiek złączenia, grupy, czy rodzinne, czy przyjacielskie, które przechodzą granice woli Bożej, z doświadczenia, ale poprzez Słowo Boże widzimy, że Chrystus niszczy je boleśnie. Mówiąc, nie miejcie względu na osobę, bo Bóg nie ma względu na osobę. I dlaczego oddał matkę swoją dla Jana, a Jana dla matki swojej? Bo stwierdził, że to jest najlepsze dla jednej i dla drugiej osoby. Bóg niech nas zachowa wszystkich, kochani bracia i siostry, od zdań naszego serca dla dobra naszej rodziny, dla naszych przyjaciół i dla naszych braci i sióstr. Dobrą rzeczą jest tylko wola Boga, która działa poprzez Jezusa Chrystusa w obecności Jego i mocy Ducha Świętego. Przeminęły 3 godziny. Od 9 rano, jak wszedł na krzyż, do 12 po południu. W tych 3 godzinach przyszło wiele pokuszeń Jezusowi Chrystusowi. Kusili Go naprzód władcy, mówiąc, innych zbawiał, samego siebie nie może zbawić. Jak On jest Chrystusem, wybranym Boga, niech zbawi samego siebie. I słuchał król królów, ludzi, którzy wyśmiewali się z niego, ale zawsze jego modlitwa była, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie słuchał słów ich poważnie, ani ich wyśmiewisk. Wiedział, że poprzez niewiedzę mówili, ale i żołnierze, przybliżając się do Niego i dając Mu ocet, mówili, jak jesteś królem Żydów, zbaw się samego siebie, ratuj się samego siebie. I im też, na nich też nie zwracał uwagi i mówił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale i złoczyńcy, którzy wisieli obok Niego, mówili, jak jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. I przeminęły 3 bolesne godziny dla naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu na Golgocie. Bo są bolesne godziny, próby, które Bóg pozwala Jezusowi, pozwala, aby przyszedł Jezus Chrystus i każdy człowiek. I zwycięstwo jest cierpliwość. Mamy potrzebę cierpliwości, jak jesteśmy w próbie, jak przechodzimy przez próbę, abyśmy wykonali wolę Boga, aby przyszło oczekiwany koniec. Cierpliwość i wynikiem cierpliwości o 12 godzinie kontynuował jeden złoczyniec, mówiąc, jak Ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. I przyszła chwila zwycięstwa. Jeden człowiek, który został zbawiony przy ukrzyżowaniu Chrystusa. Drugi, odezwawszy się, mówił,
zgromił tamtego. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. I zwraca się do Jezusa i mówi z objawieniem Bożym, bo żaden nie może powiedzieć na Chrystusa Panie, jak tylko poprzez Ducha Świętego. I nikt nie może zrozumieć i poznać, że Jezus Nazarejczyk jest Chrystusem, jak tego nie objawi mu Ojciec. I nikomu Ojciec nie objawia, jak nie przyjmie człowiek Chrystusa. I ten z objawieniem Bożym zwrócił swój wzrok do Jezusa i powiedział: wspomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Słowa Ducha Świętego. Wspomnij na mnie, Panie. I powtarzam, nikt nie mówi na Chrystusa Panie, jak tylko poprzez Ducha Świętego. Wspomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do Królestwa swego, bo naprawdę jesteś Królem, bo naprawdę jest blisko Królestwo Niebios. I nasz Pan, jako Bóg teraz, nie jako Syn Człowieczy, jako Słowo Boże, odpowiedział mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Bo nasz Pan nigdy jako Słowo Boże nie przestał być w raju. Dzisiaj, jak umrzesz, będziesz ze mną w raju. Przemówił Bóg, Słowo Boże ucieleśnione, bo człowiek Jezus Chrystus umrze i odwiedzi otchłań, dusze ludzkie, aby tam też głosił Ewangelię o życiu wiecznym. I po trzech dniach, w niedzielę rano, znajdzie się, pokaże się u Ojca Boga. Jednak teraz temu człowiekowi, który przyjął Jezusa Chrystusa, człowieka Nazarejczyka, mówi Słowo Boże, że dzisiaj będziesz ze mną w raju. I jest cudowne, kochani bracia i siostry, obietnice Boga. Obietnica Boga temu złoczyńcy, który uczynił tyle zła, że nawet ludzie go skazali. Bóg jednak, Chrystus, usprawiedliwił go. I wobec ludzi skazany niesprawiedliwy, wobec Boga sprawiedliwy, odpowiedni do Królestwa Niebios. Dlatego, bo tylko uwierzył i przyjął Jezusa Chrystusa i Jego ukrzyżowanego. Uwierzył i przyjął ofiarę Chrystusa. Tylko dlatego, według objawienia Boga. I to jest wielka tajemnica zbawienia ludzi. Bo On nie był więcej grzesznym od nas wszystkich, jak wobec ludzi był, ale dla Boga nie ma znaczenia, jak bardzo, jak wielce grzeszny jest człowiek. To, co ma znaczenie, jest, jak przyjmujesz i wierzysz ofiarę Chrystusa, że Chrystus wylał krew swoją dla zbawienia twojego i mojego. I nie tylko raz. Przez całe nasze życie. To jest nasza wiara. To jest nasza ufność, którą mamy Bogu. Że znajdziemy się sprawiedliwi. Nie dlatego, bo jesteśmy. Bo sprawiedliwość ludzka jest jak szata splugawiona. Znajdziemy się usprawiedliwieni w tamtym dniu, jak będzie usłyszana trąba Boga i przyjdzie Chrystus porwać swój Kościół. Znajdziemy się usprawiedliwieni. Dlatego, bo wierzymy, ufamy, wzywamy, prosimy i nie chcemy znać nic więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego za nasze grzechy. I weszliśmy do drugiej trzy godziny, od 12 do trzeciej, gdzie ciemność zaległa całą ziemię. I godzina ciemności naprawdę zalała
zalała całą ludzkość. Te trzy godziny, od 12 do 3, są chwilami, że krew Chrystusa jest wylana, cieknie, kropie do końca, bo nasz Pan umarł poprzez krwotok. Nie pozostanie ani kropla krwi w ciele Chrystusa. Powinna krew Chrystusa się wylać. Z cierpliwością więc, ale i na krzyżu tam na górze, z bólem, ze strachem, widzi życie, czym jest krew, krew swoją, czym jest życie, która wylewa się kropla za kroplą. I o 3 godzinie i aż do godziny, a była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. A Jezus zawoławszy wielkim głosem: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Boże, Boże, dlaczego mnie porzuciłeś? Co znaczy, dla jakiego celu mnie porzuciłeś? Porzucony na 3 godziny, bo Ojciec odwrócił się od Niego sam. Oddany w ręce wroga, że może w ostatniej kropli Jego krwi zdoła, aby uczynił Chrystusa, aby przekroczył wolę Boga. Jedyna ofiara, bracia i siostry, człowiek stał się barankiem Bożym. Barankiem Bożym dla zbawienia ludzi. I o 12 godzinie zawoławszy, wiedział, że wszystko się wykonało i do ostatniej chwili jego myśl co do woli Boga i aby wypełniły się pisma, mówi, zapragnął. I tam znajdował się jeden dzban z octem i oni, wypełniając gąbkę z octem, podlali go i dali mu do ust, aby wypełniło się słowa, że octem ugasili moje pragnienie. Jest czymś cudownym. Jak ostatnią sekundę jego życia, tam gdzie myśli, to o czym myśli jest wola Boga, aby wypełniło się zapisane Pismo Boże, które czci. Zaprzeć samego siebie nie może. Jest całkowicie przyklejony Jezus Chrystus, człowiek do zapisanego Słowa Bożego, do Ewangelii Chrystusowej. I jak przyjął ocet Chrystus, powiedział, wykonało się. Zakończyłem moje dzieło. Doszło moje dzieło do końca. Wykonałem całą wolę Boga i oddał swojego ducha, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. I wtedy oddał ducha. O 3 godzinie, jak była ciemność i zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. I setnik, widząc to, co się stało, wychwalał Boga, mówiąc, zaiste ten był Synem Bożym. I cały tłum, który przypatrywali się, bili się w piersi, mówiąc, wracali. I wielu, którzy byli umarli,
powstali z martwych, jak i otworzyły zostane groby, jak Pan oddał Bogu swojego ducha. I od 3 do 6 zawieszone ciało oczekiwało na złożenie go do grobu. I zostały i do momentu, jak Jezus mógł zrobić swoją wolę, uczynił. Aby uczynić zapisane Pismo Boże, uczynił. Ale teraz zapisane Pismo Boże podejmuje odpowiedzialność Ojciec Bóg. Pobudza więc Józefa, który był bogaty z Arymatei, uczeń Chrystusa. Nie był widoczny, bo bał się Żydów, razem z Nikodemem, który przyszedł do Jezusa w nocy, na początku dzieła Pana, dając i poszli do Piłata, aby poprosić go o ciało Jezusa. I Piłat powiedział z zachwytem, umarł już od razu i wysłał żołnierzy i żołnierze wykuli jego żebra i wylało się woda i krew z ciała Chrystusa i oddał Józefowi i Nikodemowi ciało Chrystusa i według Słowa Bożego tam obok w ogrodzie znajdował się jeden grób, w którym nikt jeszcze nie został złożony. Tam złożyli Pana, aby wypełniło się Słowo Boże, że między bogatymi będzie jego grób. I został złożony w grobie. I został złożony według woli Bożej w piątek o 6 wieczorem. W ciągu 12 godzin od 6 rano do 6 wieczór Jezus Chrystus zakończył i Bóg zakończył dzieło zbawienia ludzkości. Teraz nic nie może przeszkodzić Boga, aby wypełnił swoje dzieło i swój plan uporządkowania upadłego człowieka, aby podniósł upadłego człowieka i żeby znów go przyprowadził do siebie, blisko siebie, nie jako człowieka, ale jako swoje dziecko. Nie było mu szkoda swojego dziecka, aby nas uczynił wszystkich dziećmi jego. Kochani bracia, dzieło Boże jest cudowne, jest czymś wielkim. I poprzez to dzieło, które Bóg dokończył, poprzez te teleste Jezusa i poprzez zmartwychwstanie Jezusa, my w tej chwili na nowo narodziliśmy się w nadzieję żywą i mamy nadzieję pewną, że staniemy się dziedzicami Królestwa Niebios, współdziedzicami Chrystusa i na koniec będziemy królować na wieki wieków. Teraz co chce od nas Pan, abyśmy dokończyli naszą wdzięczność, nasze dziękczynienie i co niedzielę na pamiątkę Jego, na pamiątkę śmierci Jego, nie raz na rok, tak jak robią ludzie, ale co niedzielę na pamiątkę ofiary Jego. Kościół i tylko Kościół Chrystusowy może i powinien głosić śmierć Chrystusową, że niesprawiedliwie umarł, bezgrzeszny, niesprawiedliwie umarł, ale podarował swoje życie, ofiarował swoje życie za nasze grzechy. Głosimy i jemy i pijemy krew i ciało Chrystusa według łaski,
jako sprawiedliwi, ale niesprawiedliwi. My jako nieprawi, tylko dlatego, bo powiedzieliśmy: Boże, przyjmujemy Jezusa Chrystusa, którego wysłałeś. Jak więc wzięliśmy Chrystusa, Jezusa Pana, w Nim więc chodźmy, mówi Słowo Boże. Chodźmy więc w Nim. Starczy tylko, abyśmy wzięli Chrystusa, którego Bóg wysłał poprzez swoje Słowo do naszego życia. I nie tylko przyjęliśmy, ale przyjmujmy. Wiecie, co znaczy przyjmujmy? Wysyłam Ci jedną paczkę i Ty ją przyjmujesz. I to jest Twoje. To, że Ci wysyłam, jest czymś znaczącym. Ale jak nie weźmiesz ją, wtedy jest marne, że ja Ci wysłałem tą paczkę. To, że Bóg wysłał Chrystusa, będzie chwałą dla tego, jak my przyjmiemy Go. Kogo? Baranka Bożego, który wylał krew swoją za nas i wysłał Go swoim Słowem i poprzez Ducha Świętego do naszego życia. W każdej chwili więc, codziennie, co rano, zawsze bierzmy Jezusa Chrystusa, wzywając Jego imię. Chrystusie, chodź do mojego życia. Chrystusie, moje życie należy do Ciebie. I to, co rzeczywiście jest jedyne w moim życiu i co mamy, jest Chrystus. Jest On naszym. Wszystko inne jest obce. Nic do nas nie należy. Goli przyjdziemy do tego życia i całkowicie goli odejdziemy. Nic naszego nie mamy. Co najmniej, że jest bardziej donośnie uczucie w życiu człowieka, że coś jest własne. Nic nie mamy. Jedna rzecz należy do nas, bo została nam dana, została nam wysłana i to jest Jezus Chrystus, Pan. Jezus Boga żywego. Zachowajmy więc to co wzięliśmy, to co zostało nam wysłane. Zachowajmy to z całego naszego serca, bo to co wzięliśmy Jezusa Chrystusa Pana jest to, co będziemy mieli na wieki wieków. I nikt nie będzie mógł nam Jego zabrać. Wieczne życie, Królestwo Niebios i sprawiedliwość Jego. Te słowa niechaj będą wyryte zawsze, niechaj będą zapisane zawsze w naszych sercach i zawsze w pierwszy dzień tygodnia, jak stoimy przed stołem ciała i krwi Chrystusa, przypominajmy sobie, kim jesteśmy i kim nas uczynił Chrystus, jakimi jesteśmy przed przyjęciem Chrystusa i jakimi jesteśmy, jak przyjęliśmy i żyjemy razem z Chrystusem. Nasze imiona jest zapisane w Księdze Żywota, w jednym świecie, który jest pełny i zapełniony ciemnością, władcą ciemności. We władzy, władcy ciemności, władcy demonów. Każdy z nas osobna mówi: Chrystus, Wy jesteście światłem tego świata. Każdy z nas osobna jest światłem. Biorąc światło od Chrystusa, jesteśmy prawdą, mając prawdę Chrystusową. Mamy życie w obfitości i nadzieję wiecznego życia. Przypominajmy sobie o ofiarze Chrystusa i wychwalajmy Boga, ale radujmy się w zmartwychwstaniu Chrystusa, bo On zmartwychwstał, abyśmy się stali, my tak samo zmartwychwstali. I my w ten Wielki Piątek, jak mówią ludzie, możemy wołać: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus zmartwychwstał! I wzbudził z nas zmartwychwstały Chrystus. Nie oczekujemy, aż przyjdzie niedziela. Przyszła niedziela
dzień Pana. Jesteśmy w niedzieli, w dniu Pana naszego i możemy z całego naszego serca zawołać